Cześć, z tej strony Capybara TV i witam Was w kolejnej części naszych Rocket League'owych poradników dla opornych. W dzisiejszej części zajmiemy się zaawansowaną techniką uników. A teraz bez zbędnego przedłużania przenieśmy się na boisko testowe. Jesteśmy już na boisku testowym, a więc zajmijmy się unikami. Co to tak naprawdę jest i co to nam daje? Uniki pozwalają nam poruszać się w dowolną stronę względem naszego samochodzika bez konieczności skręcania. Zobaczcie, jak to wygląda. Wykonujemy go przy pomocy podwójnego skoku oraz wychylenia gałki bądź naciśnięcia klawisza kierunkowego W, A, S oraz D, w zależności od tego, w którą stronę unik chcemy wykonać. Przede wszystkim jest to szybsza opcja od tradycyjnego ruszania, gdyż pozwala tak naprawdę z miejsca nabrać wysokiej prędkości, to też wykonanie go kilkukrotnie, nawet bez nitra, znacząco przyspiesza jazdę. Działa to również w każdą stronę, tak więc jeżeli cofamy, również wykonując unik, będzie to o wiele szybsze od tradycyjnej jazdy do przodu. A co za tym idzie? Dzięki unikowi możemy sięgać do piłek, do których normalnie nie zdążylibyśmy sięgnąć. Zobaczcie, co będzie się działo, jeżeli będziemy chcieli obronić strzał. Widzicie, udało nam się odbić piłkę i zapobiec wpadnięciu jej do bramki. A teraz spróbujemy wykonać kontrę i strzelić przeciwnikowi. I w ten oto sposób jesteśmy kolejny krok bliżej od zostania profesjonalnym gamerem. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam piąć się w szczeblach rankingowych i wygrywać kolejne mecze. Na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Was do kolejnego poradnika i dajcie znać, czy był dla Was pomocny.